sobotę egzotyczne zespoły wystąpiły przed lubińską publicznością, a nieco wcześniej bawiły mieszkańców na koncercie w Chrustniku. Na Błoniach w Lubinie pojawiły się m.in. grupy z Malty, Meksyku, a nawet Papuasi oraz Kurdowie. Keczera z roku na rok zyskuje na popularności. W tym roku zgromadziła nawet liczniejszą niż uprzednio publiczność. Kulturowy miks, bo tak można określić festiwal Świat pod Kyczerą, po raz trzeci zagościł w gminie Lubin i po raz drugi w samym Lubinie. Tegoroczna edycja była bardziej egzotyczna niż uprzednie. Zdecydowaną większość uczestników stanowią zespoły spoza Europy. Wystąpią na tej scenie i na kolejnych zespoły z Indonezji, z Iraku, z Tajwanu, z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych, z Kolumbii, z Serbii, Słowacji i Rosji. Fajnie, że jest tak, że są w ogóle tacy organizatorzy, którzy potrafią to zorganizować i ściągnąć zespoły rzeczywiście z całego świata, zobaczyć wielobarwność, wielokulturowość świata. I dzisiaj mamy taką możliwość ujrzenia tego. Mam nadzieję, że mieszkańcy Lubina będą z tego zadowoleni. Tak, jestem pod wrażeniem, bo dzisiaj widzimy cały świat w Lubinie na Dolnym Śląsku, a we wtorek będzie wielki koncert zespołu naszego w Legnicy. Na scenie można było zobaczyć plemienne tańce w wykonaniu Papuasów. Goście z Indonezji skupiali uwagę niezwykłym makijażem całego ciała. Zarówno plemienne malunki, jak i stroje miały ukryty przekaz. Tadi, untuk the piece of dancer from Papua. Okay, this is the clothes. To tradycyjny indonezyjski strój, jaki nosili wojownicy podczas tańca wojennego. Warna bendera. This is the. Malunki symbolizują naszą flagę. Są tam kolory czerwony i biały. Red and white. Na scenie chwilami bywało także groźnie, bo zespół z Osetii Północnej zadziwił wszystkich tańcem ze sztyletami. Niezwykłą opowieść przedstawili także Kurdowie z Iraku. To patriotyczna historia ich narodu. Za mało ludzi wiedzą, zwłaszcza w krajach europejskich, na temat Kurdów, którzy ich jest dużo w ogóle w tamtym rejonie, na Bliskim Wschodzie, bo oni są w Iranie, w Turcji i w Iraku, w Syrii. I to jest duży naród, który do tej pory nie ma swojego kraju. Pozdrawiamy wszystkich ludzi z Lubina. Z roku na rok zainteresowanie Kyczerą rośnie. Publiczność przyszła na koncerty nie tylko, by posłuchać ludowych i plemiennych rytmów, ale także, by poznać obce dla nich kultury. Wszystkie zespoły, bo można powiedzieć, każdy inną kulturę tutaj przedstawia i nie możemy pod tym względem ich równać. Inaczej jest Ameryka Łacińska, inaczej tam, jak to mówią, afrykańskie czy inne, także to nie ma porównania. Najbardziej podobał nam się pierwszy zespół z Malezji, jak na razie, z tymi maczetami, jak tańczyli, bardzo fajnie. Zespoły folklorystyczne nie ograniczają się do występów na scenie. Dziś grupa z Meksyku zagrała przed szpitalem w Legnicy. Odwiedziła też oddział dziecięcy. Pacjenci, jak i personel medyczny byli zachwyceni. Jest to już drugi raz. W zeszłym roku po raz pierwszy taka propozycja padła ze strony Kyczery. Myśmy oczywiście wyrazili na to zgodę. No i spotkało się to z takim bardzo pozytywnym przyjęciem, dlatego w tym roku również zgodziliśmy się i bardzo się cieszymy, bo i pacjenci, i odwiedzający, i personel może zobaczyć kawałek folkloru. Meksykanie wzbudzili zachwyt, a zwłaszcza Meksykanki w pięknych, kolorowych sukniach. Było nawet wspólne śpiewanie. Bardzo się podoba, pięknie, piękne kolory. Co panią zauroczyło? Ludzie, młodzież, piękna, zwinna, śliczni są. Dobry to pomysł, żeby tutaj przed szpitalem zatańczyć? Bardzo dobry pomysł, bo to jest tak, przychodzą do ludzi. Człowiek by nie zobaczył tego nigdzie indziej, a tutaj mamy właśnie okazję. Bardzo mi się podoba, piękne stroje, pięknie tańczą, szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Co, piękne kobiety i piękni mężczyźni. I piękni mężczyźni. Przydało się tutaj. Wspaniały zespół, inny niż tutaj na co dzień możemy oglądać z naszych polskich. Stroje przepiękne, muzyka taka skoczna, fajna. Trochę pogoda nie dopisała.
ale dobry pomysł. Festiwalowe występy mogą oglądać mieszkańcy całego Dolnego Śląska, ponieważ festiwal wędruje po miastach i wsiach. Budowa kładki nad dwupasmówką w Polkowicach idzie pełną parą. Obecnie powstaje ostatnia podpora. Na niej wkrótce rozpocznie się montaż elementów. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Najbardziej cieszą się z tego mieszkańcy tzw. Nowych Polkowic, którzy w tej chwili mają do dyspozycji tylko jedno skrzyżowanie ze światłami. Najczęściej korzystają więc z bardzo niebezpiecznego skrótu. Kładka powstaje w pobliżu stacji benzynowej i supermarketu Tesco. Na placu budowy gotowych jest już kilka filarów. Właśnie kończy się jeden z ważniejszych etapów całej inwestycji. Na dzisiaj kończony jest bardzo ważny etap budowy, dlatego że budowany jest największa podpora, czyli największy filar, na której wkrótce zostanie rozpoczęty montaż kładki. Mieszkańcy Nowych Polkowic na razie mogą korzystać tylko z jednego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dla przykładu, aby dojść z bloków przy ulicy Borówkowej do krzyżówki, trzeba nadłożyć drogi. Większość więc skraca ją sobie bez względu na zasady bezpieczeństwa. Tutaj u znajomych na górze często było widać, że przechodzą przez drogę i tam jest niebezpiecznie, bo to jednak jest dwupasmówka. Będzie bardzo przydatna, no bo wiele ludzi przechodziło jednak przez tą drogę. Nie ma co ukrywać, nie było chodnika, więc zima jak roztopy było bardzo błoto, więc myślę, że będzie bardzo przydatna. Dotychczas nie było większych problemów związanych z budową i wszystko przebiega zgodnie z planem. Polkowiczanie mogą spodziewać się otwarcia kładki w kwietniu 2013 roku. Budowę kładki rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku. Jeśli chodzi o takie największe budowlane prace, planujemy, aby zakończyły się one już do końca tego roku. Jednak jeśli chodzi o odbiory, jeszcze jakieś prace związane z oświetleniem, chcemy, aby w kwietniu przyszłego roku mieszkańcy mogli już przechodzić tamtędy na drugą stronę ulicy. Jest to pierwsza inwestycja Polkowic związana z budową obiektu mostowego.